Cześć, jestem Patryk, jestem studentem budownictwa w Krakowie na Politechnice Krakowskiej. Praktyki odbywam w firmie Strabag w Nisku w dziale mostowym przy budowie S19. Cześć, jestem Kacper, jestem studentem trzeciego roku budownictwa na Politechnice Rzeszowskiej. Biorę udział w praktykach lato w Strabag w dziale budownictwa mostowego. Ofertę praktyk w Strabag znalazłem na stronie internetowej z ofertami pracy. Stwierdziłem, że się zgłoszę i zgłosiłem swoje CV. Tydzień później dostałem telefon o możliwości odbycia rozmowy rekrutacyjnej. Taką rozmowę odbyłem dzień później, a po tygodniu dostałem telefon, że firma chętnie przyjmie mnie na praktyki. O praktykach dowiedziałem się głównie z portali społecznościowych, a także z polecenia znajomych, którzy odbywali praktyki w latach ubiegłych. Pracuję przy trasie S19. Jest to droga ekspresowa, która jest częścią trasy Via Carpatia, która biegnie przez kilka państw w Europie. Na odcinku, na którym się znajdujemy, realizujemy 6 obiektów. Jeden wiadukt drogowy, jedno przejście dla zwierząt i 4 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, w tym 2 nad koleją. Jeśli chodzi o biuro, to tutaj pracuję właśnie głównie w dziale ofert i sprzedaży. Głównie zajmuję się prowadzeniem rejestru stali i betonu, a także liczeniem objętości betonu według dokumentacji projektowej. Korzyścią jest to, że tak jak studiuję i tworzę tam różne projekty, to tutaj widzę tą fazę realizacji. Jadę na budowę i widzę po prostu etapy budowy, co po kolei się dzieje. Mogłem doświadczyć na własne oczy to, czego uczyłem się na studiach przez ostatnie lata. A także mam możliwość brania udziału w dużej inwestycji. Kolejną korzyścią jest to, że praktykant jest doceniany i dostaje wynagrodzenie za wykonywane obowiązki. Jako praktykant w Strabagu mam swojego opiekuna, który pyta mnie, jak się czuję, czy wszystko dobrze, jak mijają mi praktyki. Zespół, w którym pracuję, no to bardzo młody zespół, ludzie w moim wieku. Jestem mile zaskoczony, ponieważ atmosfera w biurze jest naprawdę koleżeńska i luźna. Kiedy potrzebuję pomocy w danym zadaniu, to wiem, że na pewno uzyskam tą pomoc. Zaraz przed rozpoczęciem praktyk zostałem dodany do grupy na Facebooku. Jest to grupa praktykantów Lato w Strabag. Grupa na Facebooku jest fajnym pomysłem na zintegrowanie praktykantów w Strabag i też pomogła mi na pewno zwalczyć stres wiążący się z myślą pójścia na praktyki do tak dużej, no i rozbudowanej firmy. Biorę udział w praktykach letnich, dlatego też myślałem, że nie będę miał żadnych wakacji, ale okazało się, że wcale tak nie jest. Ostatnio właśnie pytałem opiekuna, czy mogę wziąć kilka dni urlopu w przyszłym tygodniu i oczywiście zgodził się. Na pewno będę miał sentyment do tego odcinka, jak będę tu przejeżdżał za kilka lat. Będę wspominał, że dołożyłem tą swoją cegiełkę do budowy tej inwestycji.